Czy ktokolwiek z was wie cokolwiek o lore w Sekiro? Ilu z was w ogóle grało w Sekiro na czacie? Ilu z was przeszło Sekiro na czacie? To mnie zastanawia. Czy ktoś się wgłębiał w to lore wcześniej, czy nie? Tak jak ja. Bo ja wiem tylko tyle, ile wiem z grania. Teoretycznie chyba słuchałem prawie wszystkich dialogów, chociaż raz, jak przechodziłem pierwszy raz Sekiro. I tam jakiś tam ogólny zarys historii znam. Wiem, o co chodzi, wiem, co się dzieje. Ale jest tyle rzeczy takich dla mnie nie do końca zrozumiałych, których jakoś nie chciało mi się nigdy samemu researchować, tak jak w przypadku Soulsów czy Elden Ringa, gdzie często jednak jak mnie coś interesowało w Soulsach czy w Eldenie, no to sobie sprawdzałem to, nie? Oglądałem filmów masę na temat Soulsów i Eldena. Grałem, ale nie przeszedłem. Zrobiłem platynkę parę razy, przechodziłem, okej. No dobra, zobaczymy, co tu Kanciapa Krisa powie. Ja wam od razu linka podeślę, żeby nie było, że ten... Piup! Jestem w połowie dopiero. Pozdrawiamy YouTube i jak ktoś ogląda na YouTube, to będziecie mieli też w opisie tego linka. W ostatnich latach ery Sengoku Japonia była podzielona na wiele niepodległych narodów uwikłanych w niekończącą się wojnę. Za niemającymi końca ośnieżonymi szczytami gór leżała kraina świętej ziemi Ashina. Mieszkańcy tej krainy nękani byli przez najeźdźców pod dowództwem generała Shuzen Tamury, którzy uzurpowali sobie prawa do ich ziem. Zmusili lokalną ludność do posłuszeństwa. Shuzen Kamury, tak on powiedział? To było pewnie w tym, w intro, czy nie? Ja pierwszy raz chyba słyszę te nazwiska i imiona niektóre. Bo czasem niektórzy ci dowódcy, że tak powiem, mają swoje jakieś tam japońskie imiona i tak dalej, nazwiska. I chyba ich bym pokojarzył po imieniu, a to wydaje mi się, że słyszałem po raz pierwszy. Chyba, że to było rzeczywiście tylko w intrze. A intro, no nie oglądam za często intra. ...państwa i służby nowym panom. Święty Miecz Isshin Ashina dokonał krwawego zamachu stanu. Wielki mistrz zjednoczył zniewolony lud i zwrócił się o pomoc do wielkich wojowników. Shinobi Orangutana, Shinobi Sowy, Pani Motyl i demona Gyobu. Orangutan trenował wśród małp w zatopionej dolinie ze swoją partnerką Zimorodek. Sowa był niesamowity... Kim jest kurwa... Zimorodek. Nie kojarzę żadnego zimorodka. Oczywiście orangutan to jest ten rzeźbiarz, nie? Ale też nie wiedziałem, że on pomagał Ishinowi. Nie wychwyciłem tego nigdy w rozmowach. Mówicie doświadczonym wielkim wojownikiem. Pani Motyl, pochodząca z lasu Sub, krainy na północ od Ashiny, była mistrzynią iluzji. Z kolei Gyobu, Masataka Oniwa, był niegdyś niesławnym przywódcą grupy bandytów, który został pokonany przez Isshina Ashinem. Święty Miecz, który był pod wrażeniem siły przeciwnika, zdecydował się zwerbować go do walki o swoją sprawę. Posługiwał się słynną rogową włócznią, która była w stanie przyciągać wrogów i zdzierać z nich prymitywne zbroje. To można później jako znaleźć, jako ten, nie? Jako protezę Shinobi, której nie wiem na jakich przeciwnikach używać, jeśli dobrze pamiętam. Ona jest do znalezienia w tym miejscu, gdzie się zaczyna grę praktycznie, nie? Za tymi zamkniętymi drzwiami, tylko jak się do tego wróci. Z tym, że jest powiedziane, że można ściągać armory. I jak pierwszy raz znalazłem tą włócznię, a później trafiłem na tego ojca, tego wiecie, tego Armored Knighta, co później jego synem jest Roberto, Robert. Ja w głowie miałem od razu, ej, w końcu może mi się przyda ta dzida. Okazuje się, że kurwa albo nie działa, albo ja nie potrafiłem jej na nim wykorzystać. I go po prostu normalnie zwróciłem na dół, tak jak Bóg przykazał, nie? Ale skoro w opisie przedmiotu jest napisane, że to jest na ciężkie zbroje, to czemu to kurwa na niego nie działa? Chyba, że mówię, chyba, że ja coś źle robiłem. Generał Tamura... Może do niego dojdziemy dzisiaj, nie? Na polu złotych trzcin... stanął twarzą w twarz z Isshinem Ashiną. Ostrze świętego miecza skrzyżowało się z potęgą krzyżowej włóczni Masataki. Podczas kontrataku Ishinowi udało się wyprowadzić cięcie... Poczekaj, czyli w tym w tej filmówce w intrze bije się Gyobu z Ishinem? Serio? Ja nigdy tego nie wiedziałem. Że nigdy. Ale bez kitu, rzeczywiście, to co mówił Savio wczoraj... Popatrzcie na tą maskę Ishina, nie? Kurwa, tu nie widać akurat. Która otworzy. Ale Ishin ma tutaj tą maskę rzeczywiście, co ten koleś, który daje nam... Spiął się zwinnie na rannego, rosłego umiejętności Ashiny. I dokonał jego egzekucji. Więc może rzeczywiście to jest on. Ci dowódcy, wrogie szeregi rozproszyły się po Japonii. Nie, to jest Ishin, tak?
To był Tamura, co umarł. Okej, to ja nie jednak. Ishin przeniósł się do zamku Ashina, z którego zaczął sprawować rządy. Umocnił pozycję swojego klanu w kraju z pomocą swoich najwierniejszych samurajów. 7 włóczni Ashiny. Znamy, Demon niestety. Demon Byobu został nagrodzony włócznią o krzyżowym ostrzu, należącą do poległego generała Tamury. Róg złamanej włóczni Gyobu stał się reliktem strzeżonym z szacunkiem w bramie samurajów w zbiorniku Ashina. Tak, to jest to właśnie. Zakończenie wojny nie powstrzymało dalszego rozlewu krwi. Oni mnie zawsze bawili wyglądem swoim. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, oddział instytucji rządowej na szczeblu centralnym, próbowało zjednoczyć Japonię pod jednym sztandarem. A ktoś mi w komentarzach napisał ostatnio, że podobno Ashina to jest rzeczywisty jakiś rejon w Japonii? Czy ktoś mi to może potwierdzić, czy nie? Bo to mi brzmi jak mega bujda, ale nie zdziwiłbym się. Plus, ja nie lubię jak w grach i takich tego typu rzeczach popkulturowych jest wjebane dużo tej polityki, nie? Na przykład też nie lubię Wiedźmina przez to książek dalszych niż, nie wiem, powiedzmy druga. Bo im dalej w Wiedźminie w książkach, tym więcej jest tej polityki, a mi to zawsze wkurwia i nudzi strasznie. I jak słyszę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to mam takie... W międzyczasie Ishin zdecydował się adoptować Genichiro. Osierocone, nisko urodzone dziecko, które wychował jak własnego wnuka. Orangutan odnalazł wśród zgliszczy wojennych dziewczynkę, którą oddał pod opiekę Lorda Dogena. Pod jego okiem Lord Dogen, właśnie. Zdobywała wiedzę i umiejętności medyczne. Sowa pomiędzy martwymi ciałami po zakończonej bitwie odnalazł bezpańskiego, zbłąkanego chłopca. Zafascynowany, nie mającym już nic do stracenia, głodującym wilkiem przygarnął go dla kaprysu. Wyszkolił go na... Czyli każdy z tych shinobi wielkich miał swojego jakiegoś ucznia, na to wychodzi. Kto tam był jeszcze raz? Gyobu nie miał. Tylko że Gyobu był jakimś tam po prostu władcą śmieci, raiderów, bandytów. ...na lojalnego i posłusznego ucznia. W ramach treningu porzucił młodzieńca w lesie Usui, gdzie pod okiem pani Motyl mierzył się z jej śmiertelnymi iluzjami. Po przetrwaniu próby zyskał szacunek swojego przebranego ojca. Sekiro stał się shinobi, który miał przestrzegać kodeksu, w którym słowo ojca było absolutne. Credo było prawem nadrzędnym, wykonywanym bezwarunkowo ponad rozkazy pana wojownika. Wilk z rozkazu Sowy służył boskiemu dziedzicowi. Miał chronić go nawet za cenę własnego życia. Lord Kuro był ostatnim pozostałym przy życiu potomkiem starożytnego rodu. Czy tylko ja jak pierwszy raz grałem w Sekiro, to nie byłem pewien, czy Kuro jest chłopcem czy dziewczynką? Ma taki bardzo wysoki, dziecięcy głos. Urodę dzieci takie tego typu grach, filmach i tak dalej mają też taką ciężko do ogarnięcia imo. I dopiero później, jak się zaczął do niego zwracać rzeczywiście, jakoś tak płciowo, to dopiero ogarnąłem, że pan Kuro to jest pan rzeczywiście, a nie pani. Został wychowany w izolacji przez ministra Ashiny Hiratę. 20 lat od zakończenia rebelii klan Ashina był na skraju upadku. Wielki Ishin zachorował, a armia Genichiro, który opanował heretycką sztukę błyskawicem Tomoe, zaczęła słabnąć. Wnuk Świętego Miecza zdecydował się na desperacki krok porwania Kuro. Sekiro nie zdołał ochronić swojego pana, który został pojmany. Rozbrojony, pogrążony w hańbie wojownik na dnie zbiornika Ashina otrzymał ozdobny list od nieznanej kobiety. A właśnie, to jest ta? To jest... no ona? Jak ona się nazywa? Ta, co nam wzmacnia tykwy? To jest ona? To ona rzuciła ten list? Nie myślałem o tym nigdy. Emma, no właśnie, Emma, to jest Emma? Emma mu ten list rzuciła? Z japońskim głosem nie poznam na pewno. Nie grałem nigdy po japońsku w Yapiro, w Sekiro. Wilku Kuro, twoje przeznaczenie czeka na ciebie w wieży z widokiem na księżyc. Prawidłowo, Paweł? Oczywiście, że tak. To ona, okej. Wieżę skąpaną w świetle księżyca.
Nawet bez ostrza możesz do niego dotrzeć. Zachowaj ciszę, zachowaj czujność. Czemu to nie jest ten Artorias? Nie rozumiem. Tajemnie zakradł się do wieży, w której uwięziony był boski dziedzic. Teraz prawidłowo oglądasz i słuchasz. Aha, w ten sposób. Myślałem, że ci chodzi o to, że oglądam i słucham. Bo jak zaczynam grę, to ja często nawet nie myślę o tym, żeby się skupić na fabule. Od razu chcę wejść w kombat, chcę zobaczyć mechaniki i tak dalej, nie? Może to jest też to, że jak gram, to gram i skupiam się na graniu, a niekoniecznie na słuchaniu tego, co gra chce mi do końca powiedzieć historią. Na przykład to, że Emma rzuca nam ten list. Nigdy widziałem tą filmówkę, kurwa, no z 6 razy w życiu co najmniej, jak nie więcej. Wiem, że po japońsku, wiem, że o to ci chodzi. Mi chodzi o coś innego właśnie z kolei. Ale nigdy nie zwróciłem uwagi, że to jest Emma. Teraz wystarczyło, że zobaczyłem jej stópki, że sobie szła bokiem i rzuciła ten list i wiedziałem, że to jest Emma, nie? Po przybyciu młody lord ofiarował mu katanem Kusabimaru, dziedzictwo rodu Hirata. Uważana za zaginioną, znalazła drogę z powrotem w ręce wilka. Jej mantrą było: rolą shinobi jest zabijanie, ale nawet on nie może zapomnieć o miłosierdziu. Sekiro otrzymał również od swojego pana tykwę leczniczą. Zbyt dużo kobiet w Sekiro raczej nie ma, prawda? Ale mogłoby być tak, wiesz, nie? To, że ktoś tam rzuca list, to nie znaczy, że to jest w ogóle ktoś, kogo później zobaczymy jeszcze w grze, nie? Bo to się kojarzy troszeczkę z Dark Souls 1, z tym jak nam zrzuca klucz, ten gościu, którego imienia teraz nie pamiętam, a później go spotykamy dosłownie jeszcze w tutorialu, nie? Od razu praktycznie, parę kroków dalej. Konaną przez Emmę, uczennicę Dogena. Była to flaszka z nasionami Oskar, no właśnie. Wydzielającymi nieskończone zapasy. Nie, spotykamy go, spotykamy, jak najbardziej, ale od razu go spotykamy praktycznie. Nie? Lord Kuro był ostatnim żyjącym potomkiem starożytnego klanu, obdarowanego smoczym dziedzictwem. Jego moc pozwalała uniknąć snu wiecznego i była powodem porwania młodego pana. Genichiro chciał zapewnić sobie nieśmiertelność i w ten sposób osiągnąć dominację w całej Japonii. Niestety oszukiwanie przeznaczenia wiązało się z rozprzestrzenianiem się smoczej zgnilizny. Każda śmierć osoby obdarzonej potęgą smoka wzmacniała negatywne efekty boskiej spuścizny. A to jak bijemy Genichiro tam na dachu, zabijamy go teoretycznie, ale on i tak już wtedy jest nieśmiertelny, nie? Czy on ma jakieś nie do końca niepełną nieśmiertelność wtedy i dlatego ucieka i próbuje dalej nas zajebać? Wysoki samuraj z maską o długim nosie, co nam daje księgę technik Ashina, to sam Ishin. Mówił to Sawia ostatnio, ale ja nie byłem pewien, ale widzę, że ty to mówisz to samo. I no, brzmi to realistycznie, nie? To ma sens. To właśnie wczoraj, jak wzięliśmy tą księgę, to powiedziałem, że to ma sens, że dostajemy od niego Ashiny umiejętności, nie? Techniki Ashiny. Więc to, kurwa, miałoby jak największy sens tak naprawdę. Ale tego też nie zauważyłem nigdy sam. Dopiero jak mi właśnie na czacie powiedzieliście, że to jest on, dopiero zacząłem myśleć, że ej, to ma sens całkowity, w pełni, nie? W ucieczce Kuro pomagał sam Lord Ishin, który zdradził informację na temat tajnego przejścia pod fosowym mostem. Na jego końcu takie tajne, że aż oświetlone, nie? Specjalnie jest, kurwa, pochodnia przy nim, żeby nikt nie wiedział, że to jest tam to przejście. Znajdowało się srebrzyste pole trawy, gdzie w świetle księżyca oczekiwał Lord Genichiro Ashina. Jak pierwszy raz zobaczyłem tą arenę, Sekiro chwycił to katanę. Naprawdę fajną dał tą. W mgnieniu oka stracił efekt. Rękę w pojedynku ładnie to wyglądało. Świętego Miecza. Kuro został ponownie porwany, a wykrwawiający się samotny wilk został pozostawiony na pastwę losu. I to był błąd. Ponury żniwiarz oszczędził lojalnego sługę boskiego dziedzica, który obudził się w zrujnowanej świątyni. Kiedy był nieprzytomny, zaciągnął go tutaj pewien samotnik. Do kikuta uciętej lewej ręki wojownika nieznajomy przymocował protezę shinobi. Było to wszechstronne narzędzie używane do przemieszczania się, obrony i walki. Odizolowane miejsce zamieszkiwał rzeźbiarz, pokutnie strugający posążki Buddy. Kiedy wybuchły pierwsze płomienie buntu, shinobi orangutan, bo taka była jego prawdziwa tożsamość, wycofał się w góry do opuszczonej świątyni, aby żyć w spokoju. W przeszłości po brutalnej konfrontacji z małpą strażniczą,
Jego partnerka Zimorodek straciła życie. Po jej śmierci prawie padł ofiarą Szury. Słowo to oznaczało rzeź. Z każdym zgaszonym światłem życia człowieczeństwo wojownika pogrążało się coraz bardziej w otchłani. Żądza krwi przeistaczała Shinobiego w pustą, ludzką skorupę wypełnioną nienawiścią. Płomienie w niebie manifestowały nieokiełznaną siłę pragnienia śmierci. Wędrująca małpa z zatopionej doliny w momencie słabości został wytropiony przez swojego pana Ishina Ashinę. Używając cięcia w kształcie krzyża, odciął ramię orangutana w ostatnich chwilach przed jego przemianą w szurę. Pozbawiając go górnej kończyny, przywrócił spokój jego stanu umysłu. Czyli rzeźbiarz też prawie stał się szurą? To tego nie wiedziałem. Wiem, że pewnie będzie to powiedziane później, że demon nienawiści, nie? To jest rzeźbiarz później. Taki spoiler dla tych, którzy nie grali. No ale jak oglądamy ten filmik, to się dowiemy pewnie wiele innych rzeczy z loru i z całego story gry. Ale czy zostanie szurą w przypadku rzeźbiarza znaczy to właśnie? Zmianę w demona nienawiści? Czy mogę go ubić, zanim się przemieni? Nie. Chyba niestety nie. Albo stety, bo to jest fajna walka. Niestety od tamtej pory wielki Shinobi był nieustannie nękany strasznymi wizjami. Morzem niekończących się płomieni, które pochłaniają go i całą Ashinę, ponieważ żar nienawiści wciąż tlił się w jego sercu. Po utracie ręki zrezygnował z życia ścieżką wojownika, a jego przyjaciel Dogen stworzył dla niego prototyp protezy. Spoiler alert, rzeźbiarz to Sekiro, ale z przyszłości. Sekiro i rzeźbiarz to ta sama osoba. Spoiler alert end. Prawda, no? Rzeczywiście, to też prawda. Ulepszana przez lata stała się pierwowzorem dla narzędzia ofiarowanego Sekiro. Mechaniczny zamiennik ramienia umożliwiał łączenie ruchu i ataków, a jego działanie było napędzane emblematami ducha. Artefaktami, które były manifestacją żalu dusz zmarłych, które ubolewały nad swoimi podłymi czynami. Nigdy nie lubiłem mechaniki z emblemów ducha. I jak patrzyłem sobie na mody do Sekiro, które chcę zainstalować do tego rana, który robimy teraz, robimy ran na gitarze, będziemy go zaraz kontynuować, tak a propos. Ściągnąłem sobie tam model Artoriasa, ściągnąłem sobie model mieczyka i w zasadzie tyle, ale był też mod, który całkowicie zmieniał chyba cenę emblemów ducha na zero. Myślałem, żeby go zainstalować, ale stwierdziłem, dobra, bo będzie mi czat płakać pewnie, że kurwa, co to takie ułatwianie sobie gry, więc tego nie zrobiłem, ale kusiło mnie mocno, żeby taki ten mod sobie zainstalować. To jest to samo, co Bloodborne z tymi flaszkami, nie? Kolejna rzecz na wydawanie pieniędzy tylko po to, żeby ta inflacja się za dużo nie zrobiła, żeby gracz nie był zbyt bogaty przypadkiem, nie? Chyba, że idzie ci zajebiście dobrze w grze i nie potrzebujesz tych emblemów ducha kupować, no ale jak podchodzisz do bossa 15 razy i za każdym razem tracisz 15 emblemów, no to w końcu się wypierdolą do zera, nie? Ja tak miałem, jak pierwszy raz walczyłem z Ishinem właśnie, że w połowie walki, w połowie walk z nim, podejść do niego, miałem takie, aha, zero emblemów. No to idziemy farmić i pół godziny farmienia było, nie? A jak dużo używam, mam ich jeszcze ponad 600. No widzisz, znaczy, że mało umierasz pewnie, nie? Znaczy, że mało umierasz. Na zewnątrz świątyni oczekiwała Emma. Kobieta służąca panu, którego imienia nie chciała zdradzić. Jedyna waifu w grze. Była zafascynowana białym znakiem na twarzy Sekiro, efektem ubocznym wskrzeszenia. Jej celem było wynalezienie leku na smoczą zgniliznę, śmiertelną chorobę, która niegdyś nawiedziła kraj. Dzięki współpracy z samotnym wilkiem była w stanie badać próbki krwi zarażonych osób. Na terenie opuszczonego miejsca kultu stacjonował również nieśmiertelny Hanbei. W dzieciństwie został zarażony przez małą stonogę, która nadal żyła w jego ciele. Zyskał dzięki niej życie wieczne, ale była to też jego klątwa. W trakcie trwania buntu został pokonany przez Ishina. Po przegranej wędrował samotnie po krainie, kiedy to został zaatakowany przez mężczyznę o imieniu Shoukichi. Ostatecznie na pasji jeszcze słyszę takie imię. Siostrą Suzu zaoferowali Hanbeiowi nocleg w potrzebie. Mężczyzna odwdzięczył się wielokrotnie za udzieloną pomoc.
Pewnego razu uratował Shoukichiego przed oddziałem żołnierzy Ashiny. Innym razem pomógł w zbadaniu pobliskiego lasu, w którym dochodziło do aktów kanibalizmu. Sprawcą okazał się maniakalny pustelnik o czerwonych oczach, który zginął pożarty przez małpę strażniczą. Okay. Czerwonooki szaleniec był efektem eksperymentów medyka Doujuna, który wysłał swoich szpiegów w celu obserwowania obiektu badań. Znajdziemy go jeszcze, nie? W tym ranie. Znajdziemy go w tym ranie i nie pomożemy mu. Nie chcę mu pomagać. W moim pierwszym przejściu mu pomogłem i to był błąd. Smutny błąd, bardziej taki dla story smutny. Sam gameplay się nic w ogóle nie zmienił, ale dla tego, dla story był smutny. Jak będziemy tam, to wam powiem, o co chodzi. Dla tych, którzy nie wiedzą. Agentami okazali się być zabici wcześniej wojownicy Ashiny. Ojciec jednego z poległych porwał Suzu i zwabił mordercem syna do opuszczonego lochu, gdzie Shoukichi oddał swoje życie za Hanbeya. Po tych wydarzeniach Doujun zgodził się uwolnić niewiastę, której umysł został już złamany. Bo znacy li... Zangmeister, siemano. Dobry wieczór, Zangmeister, siemanko. ...tości nieśmiertelny skrócił jej męki. Po tragicznych wydarzeniach udał się do zniszczonej świątyni, gdzie chciał wykorzystać swoją moc do pomocy w szkoleniu umiejętności walki potrzebujących. Shinobi wyruszył poza... A jeszcze w jego sprawie, jak zdobędziemy w końcu Mortal Blade'a, tak? To będziemy mogli mu ulżyć i skończyć jego żywot, nie? Zrobimy tak pewnie, pomożemy mu. Granice świątyni na obrzeża Ashiny. W trakcie wędrówki spotkał śmiertelnie rannego wasala rodziny Hirata. Inosuke Nogami błagał samotnego wilka, aby ten Ej! Inosuke on ma też Nogami na nazwisko? Czy to jest przypadek? Bo też Nogami nazywał się ten gościu, który nam pomagał w zniszczonym Hirata Estate, tak? Z tym grubasem przed panią Motyl. To był on, czy to był jego ojciec? Co to kurwa się dzieje teraz? Nie wiem, to był on pewnie, tak? Nie wiem. Opiekował się jego matką. Odnaleziona w pobliżu zmartwiona starsza kobieta pomyliła przybysza z jej własnym synem. Jednoręki wojownik otrzymał od niej amulet dzwonka młodego lorda, który miał ofiarować Buddzie. Po wysłuchaniu jej słów i przyjęciu prezentu wyruszył w dalszą drogę. Na szczycie punktu widokowego kupiec należący do grupy handlarzy zwanej Tłum Memoriału zaoferował wędrowcowi swoje dobra na sprzedaż. Wśród przedmiotów, które pochodziły z ograbionych ciał poległych, uwagę Sekiro przykuły petardy Roberta. On ma petardy? On nie ma petard chyba, czy mi się wydaje? On nie powinien mieć petard. Petardy ma vendor ten wyżej, do którego my skakaliśmy. Ale ten sprzedaje informacje konkretnie. Chyba, że jego wziął po prostu na obrazek, żeby ładnie wyglądało. Za Morzem Południowym ojciec Roberta desperacko poszukiwał sposobu, aby wyleczyć chorobę syna. Zaczęli sprzedawać amunicję imitującą petardy Roberta. Za Morzem Południowym ojciec Roberta desperacko poszukiwał sposobu, aby wyleczyć chorobę syna. Ojciec Roberta to jest ten w zbroi właśnie, nie? Czyli okej, to mnie ciekawiło zawsze, jaka jest historia Roberta i jego ojca. Więc to jestem ciekaw, czekaj, to muszę posłuchać uważnie. Zaczęli sprzedawać amunicję imitującą wybuch urządzenia pirotechnicznego, aby uzbierać fundusze na podróż do Japonii, gdzie mieli nadzieję odnaleźć upragnione lekarstwo. Jak brzmi ojciec Roberta, ten rycerz z japońskim dubbingiem? Ma taki amerykański jakiś akcent? Bo to wychodzi na to, że oni specjalnie do Japonii przypłynęli, czy przyjechali, czy cokolwiek. I nie są tutejsi, nie? Nie są Japończykami. Ja zawsze gram po angielsku, więc u mnie zawsze każda postać ma angielski akcent, nie? Amerykański. A jestem ciekaw teraz, jak brzmi ojciec Roberta. Chociaż nie, no wiem jak spada. I krzyczy Roberto! Yes. Pisz sobie Roberto Japanese. Ja wiem, ja słyszałem to, no, słyszałem to. Chyba trochę hiszpański akcent, ale się nie znam. On krzyczy Roberto na pewno, nie? A chociaż nie wiem, czy to było, nie no, w japońskim na pewno. Nie wiem. Dobra, dalej. Na obrzeżach krajobrazu rozciągały się rozległe góry i doliny. Głębokie i niebezpieczne jaskinie górskie były zamieszkiwane przez nieumarłe stworzenia ciemności. Zmory były manifestacjami niespokojnych dusz wojowników,
których ciała zostały pochowane bez ściętej głowy. Jedynym sposobem na zabicie zjawy było użycie błogosławionego boskiego konfetti, papieru powstałego w trakcie obrzędu, podczas którego ścier drzewny jest rozcieńczany uświęconą źródlaną wodą. Tak jak bogowie błogosławili tę wodę, tak konfetti błogosławi tych, którzy rozkoszowali się jego dotykiem. W trakcie górskiej wędrówki jednoręki shinobi był zmuszony do ucieczki przed legendarnym, ogromnym, wielkim wężem o białej łusce. Próbując przedostać się niezauważonym, ukrył się w małym palankinie. Kiedy głowa gada zbliżyła się do niego wystarczająco blisko, wbił ostrze swojej katany prosto w rogówkę olbrzymiego stworzenia. Zraniona bestia chaotycznie i instynktownie zaczęła się wycofywać, dając sprytnemu wilkowi czas na ucieczkę. Na samym końcu... Bezgłowi są dosyć prości, ale ten limit konfetti to chamstwo. Znaczy, limit, jak chodzi ci, że maksymalnie może 5 przy sobie, tak? Mieć. Znaczy, mnie boli to, że ciężko to znaleźć. Później chyba jakiś vendor sprzedaje nieskończoność, nie? Ale nie pamiętam, który i kiedy. Bo to nie jest tak, że od razu jak go spotkasz, to chyba on to sprzedaje. Tylko trzeba jakiś tam progres zrobić i tego się boję, nie? Dlatego boję się, jak dojdziemy do tej, do mniszki, że mi się skończy konfetti, zanim ją zabiję, nie? Limit, że ciężko je znaleźć, no właśnie. Malcontent jest OP na widmowych przeciwników. Praktycznie cały czas są na stunie i po prostu ich bijesz jak Rocky Balboa mięcho w mięsnym. Malcontent? Czy tutaj ten? Jakaś ten? Autosłownik zadziałał, czy co? Miało być konfetti, czy nie? W przedmieści Ashiny na drodze Shinobiego stanął sam Gyobu Masataka Oniwa. Dzierżący włóczniem generała Tamury samuraj zaczął szarżować konno na Sekiro. Unikając ataków galopującego przeciwnika, wojownik z protezą używał liny z hakiem, aby szybko zbliżyć się do wroga. Obrona najbardziej zaufanego sługi Genichiro kruszyła się pod naporem ataków pomocnika boskiego dziedzica. Patrz łzy. Po złamaniu postury jeźdźca, samotny wilk dokonał egzekucji Masataki, powalając go z wierzchowca. Nawet lore mówi, że go pokonał, nie? Wszyscy sprzedają konfetti, gdy pokonasz mniszkę, czyli po mniszce, tak? Tej pierwszej, mam nadzieję. Mniszkę bez konfetti da się spokojnie użyć, wystarczą 3 fasolki. W sensie? Jak? Jak fasolki? Piersi Malcontenta, narzędzie Shinobi, gwizdek stunuje zwierzęta i widmowych przeciwników. Działa też na demona nienawiści, stunuje ich, ale bodaj działa do 3-4 użyć. A, pierś, ja nie kojarzę takiej protezy w ogóle, okej. Okay. Pierwsza miszka to iluzja, no tak, jest iluzją. Ale co, wystarczy pstryknąć na nią i jest GG? Naprawdę? To jak tam będziemy, to mi powiecie wtedy o tym i będziemy szukać. Kurwa, nasionek. W pobliskim budynku Tengu Zashiny stał nad grupą zamordowanych samotnych To jest Ishin, tak? Członków organizacji najbardziej zaufanych agentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Kiedy wilkowi udało się zabić zabójców, 3 niskie kreatury w bambusowych kapeluszach otrzymał od zamaskowanego shinobi ezoteryczny tekst Ashiny. Kompendium wiedzy z stylu miecza Ashiny oraz zapis bitew Ishina Ashiny. A. Historia szlifowania technik walki, które ćwiczył na przestrzeni lat. Po tym spotkaniu wilk udał się do zbiornika Ashiny. Nad przepaścią dołu, w którym otrzymał list od Emmy, stał mężczyzna o imieniu Jinzaemon Kumano. Podczas patrolu zamkowej fosy został zwabiony dźwiękiem melodii shamisenu. Na dnie zagłębienia... Ej, czekajcie, teraz, jak jest o shamisenie, ja muszę wam włączyć, bo wysyłałem to jakiś czas temu na tym Discordzie, czekaj. Patrzcie, jak ona gra na shamisenie, kurwa. To jest shamisen. Gdyby tak grała ta baba, Sekiro, to ja bym jej nawet nie zabijał, bym ją skipnął i powiedział, graj dalej. Zajebisty instrument, mega mi się to podoba. Przenoszenie współczesnych piosenek na takie
tradycyjne instrumenty. Stos. Więc jak ktoś twierdzi, na TikToku nie ma wartościowego kontentu, to proszę bardzo. Panicza Kuro został zaatakowany przez samotny cień. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadziło rekonesans w prowincjach Ashiny w trakcie przygotowań gruntu pod inwazją. Po rozprawieniu się z przeciwnikiem, tuż przed bramą zamku Ashina, starsza kobieta snuła opowieści Szury. Ostrzegła niestrudzonego wędrowca, że najgorsze jeszcze przed tą krainą. Szpachelka zamiast piórka mnie rozwala. To się jakoś nazywa. Mnie też ciekawiło, czemu akurat takim czymś się gra, ale to jest z czegoś tam zrobione. To jest też tradycyjny właśnie takie coś do grania na szemisenie, nie? Więc to nie jest, że ta dziewczyna sobie sama to wymyśliła. Ognie wojny wciąż płonęły jak żar i miały zapowiadać przybycie Szury. Po osobliwym spotkaniu jednoręki shinobi przypomniał sobie o amulecie podarowanym przez matkę Inosuke. Po powrocie do zniszczonej świątyni ofiarował dzwonek młodego lorda posążkowi Buddy. Pogrążył się w modlitwie, podczas której przeniósł się we wspomnienia 3 lata w przeszłość. Obudził się w oblężonej przez oddział bandytów posiadłości Hirata. Próbowano pojmać boskiego dziedzica. Samotny wilk ruszył bez wahania pomóc znajdującemu się w niebezpieczeństwie Kuro. Podczas wędrówki przez tereny walk napotkał na swojej drodze zacnego Harunagę w dzbanie. Został on wygnany ze źródlanego jak pałacu beczka bardziej za próbę zabicia wielkiego kolorowego karpia. Był zauroczony ideą przeistoczenia się w mistyczne stworzenie. W przyszłości pomógł Sekiro zabić biologicznie nieśmiertelną istotę. Zabijemy karpia. Zmutował w karpia o czerwonych oczach, które były oznaką życia wiecznego. On się zamienia w karpia w momencie, jak się od niego kupi wszystkie itemy, czy jak to działa? Nie pamiętam, jak ten quest działa. Zrobiłem go na moim pierwszym ranie, ale googlałem, jak to zrobić, bo no, to nie jest zbyt oczywiste, jak dla mnie przynajmniej. Atak na rezydencję Hirata nie był zwyczajną napaścią wędrownych bandytów. W osadzie wilk musiał skontaktować się również z dzierżącym włócznię mnichem ze świątyni Misen. Okazało się, że duchowni Mikiri byli w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i brali czynny udział w porwaniu Kuro. Ten miniboss to jest pierwszy miniboss, który uczy cię robienia Mikiri, nie? Naprawdę. I ja mówiłem to ostatnio, że jak do niego kiedyś trafiłem i nie ogarniałem w chuj Mikiri, o co chodzi i tak dalej, to między innymi jeden z moich quitów z gry to było właśnie na nim i po tym znowu za parę miesięcy dopiero podszedłem. Co za dzban, to przecież beczka na kapustę. Tak wygląda, nie? Że tak, no, kapucha kiszona. Ich kontakty sięgały również świątyni Senpo na górze Kongo. Na bambusowym zboczu samotny wilk spostrzegł śmiertelnie rannego ojca. W swych ostatnich chwilach Sowa przekazał swojemu wychowankowi klucz do sekretnej świątyni w rezydencji Hirata. Miał tam odnaleźć przetrzymywanego boskiego dziedzica. Przemierzając spowitą płomieniami wioskę, przed główną posiadłością spotkał dzielnego samuraja o imieniu Nogami Gensai. Nogami Gensai, a tamty był Inosuke Nogami, tak? Czyli ten ma takie imię jak tamte miał nazwisko. Przypadek? Pewnie kurwa nie. W czasie buntu pomagał on w zamachu stanu samemu Ishinowi. Wierny lordowi Kuro pomógł Shinobiemu w walce ze strażnikiem strzegącym wejścia do świątyni. Pijak Yuzo był niezrównoważonym zapaśnikiem sumo, który popadł w bandyterkę po tym, jak został zwolniony przez wielkiego feudalnego pana za picie alkoholu. Mimo to groźny przeciwnik i jego pomocnicy ulegli sile oddanych ludzi boskiego dziedzica. Po wkroczeniu do budynku Sekiro zauważył matkę Inosuke Nogami, która podobnie jak on służyła młodemu lordowi. W pobliżu wojownik odnalazł również jej syna. A, to jest Inosuke, dobra, czyli no, tamten Nogami to nie jest on. Był pozbawiony oczu. Jego próba pomocy zakończyła się tragicznie. Przekazał jednorękiemu Shinobiemu ziarna pęknięcia, które pozwalały przełamać efekty techniki iluzji. Z ukrytej... Przy moim przejściu, jak... Czekaj. Jak sam wszystkich ubiłem, to ten Nogami i tak śmiesznie przybiegł drąc ryja?
A tu nie wiem, ja go zawsze brałem do siebie, bo to jest zbyt łatwe, żeby go nie wziąć, nie? Ale czekaj, Karpiot Zbaniak w Żelanym Palacu daje ci lapis lazuli, gdy mu dasz łuski. Ten w Hiracie ci lapis lazuli nie da. A tu nie trzeba chyba u jednego i u drugiego wydać trochę hajsu, nie? Żeby tego questline'a popchnąć. Tak mi się wydaje, że tak czytałem wtedy, ale to było 2 lata temu prawie, więc nie jestem pewien w tym momencie. Będę chciał zrobić tego questa, bo tam, no, zobaczymy. Bo mi zależy na tej masce, żeby sobie wbijać levele w damage do jakiegoś tam soft capa, żeby mieć jak najłatwiej, kurwa, później. Ale wiadomo, że to jest endgame, nie? Jak to się używa tego. W tej świątyni w podziemiach rezydencji dochodził cichy płacz boskiego dziedzica. Pod wpływem fantasmagorii przeżywał ponownie stratę rodziców. Ze świata imaginacji pani Motyl wyrwał go przybyły na miejsce Sekiro. なすべきことなすのです。わかりました。 Wiedział, że nadszedł czas, w którym będzie musiał zmierzyć się ze swoją nauczycielką. Przeciwstawiając się zabójczym technikom cięć kunai, udało mu się zadać śmiertelny cios mistrzyni miraży. Ona mnie na gitarze chyba bardziej przedymała niż ten, niż Genichiro, mam wrażenie. Podobną ilość czasu chyba zajęli, nie? Kiedy Shinobi myślał, że to koniec pojedynku, iluzja przebitego ciała zaczęła się rozpływać. Przez ten cały czas walczył jedynie z projekcją pani Motyl, a ona sama w tym momencie zeskakiwała z ramion dużego posągu Buddy. Podczas decydującego starcia posługiwała się zaawansowanymi technikami iluzji, przyzywając widmowych wojowników do pomocy. W kontrze samotny wilk sięgnął do kieszeni po ziarna pęknięcia, które rozmyły mroczne widziadła. Albo biegał w kółko, aż nie zniknęły. Wielka iluzjonistka bez swoich sztuczek nie była dłużej w stanie utrzymać swojej postury, uznając wyższość ucznia, przyjęła ostateczny cios. W ogóle to, co mówił wcześniej, nie? Że Sekiro się u niej szkolił. Tego też nie byłem całkowicie świadom, szczerze mówiąc. Najbardziej to wężołka wczoraj to była tragiczna, kurwa. Ukryta świątynia zaczęła się zawalać, a niespodziewane ostrze katany przebiło klatkę piersiową, niczego niespodziewającego się sługi Lorda Kuro. W jego ostatnich chwilach boski dziedzic z przeszłości przekazał umierającemu Sekiro swoją krew. To, ten był już... to ojciec go zabił tutaj w tej filmówce, nie? Na koniec pani Motyl walki. Czym mi się wydaje. Gdzieś tak chyba kiedyś słyszałem, ale nie jestem pewien. Jeszcze raz związany przysięgą z teraźniejszym Kuro. W wyniku czego została stworzona kryształowa kropla Sakury. Bladoróżowe kryształy, które formowały się w chwili, gdy przysięga nieśmiertelności nie mogła być ustanowiona. Ich moc pozwalała na dodatkowe wskrzeszenia, co sprawiło, że Shinobi ponownie ożył. Wężołka to największe gówno tej gry obok dwóch małp, potwierdzam. Przeszedłem już z 20 razy na wszystkie sposoby, ale zawsze te dwie walki mnie irytują. Znaczy, pamiętam, że podwójna małpa też mnie wkurzała, zawsze. Tylko, że ona jest całkiem fajnie zbudowana, ta walka, nie? Bo zazwyczaj jak jedna małpa się bije na mele, to druga gdzieś tam po prostu jest z daleka i trzeba po prostu na nią patrzeć przede wszystkim, żeby widzieć, co ona robi, żeby móc uniknąć w razie czego. Ale duo fight, więc jest wkurzające, nie? Ja też duo fightów nie lubię w żadnej grze From Softu. Wybudzeniu się w teraźniejszą... No, jakaś, nie wiem, demon... Książę demonów w DS3 jest akurat fajny na przykład, nie? ...ości... Wilk powrócił śladami swojej dotychczasowej podróży. Po drodze odkrył, że Inosuke i jego matka odeszli. Przed wejściem na... Ja chyba tam nie wróciłem nigdy i nie zobaczyłem, że są martwi. ...teren twierdzy Ashina musiał stoczyć pojedynek z płonącym bykiem. Używając petard Roberta, był w stanie płoszyć zwierzynę, z którą bardzo szybko się rozprawił. U ujścia mostu prowadzącego do zamku pobożna stara kobieta wskazała wojownikowi z protezą drogę do świątyni Senpo. Jak Kuro przekazał swoją krew? Jestem w miejscu, gdzie sam Kuro powiedział, że nie może krwawić. Może wtedy mógł, nie wiem, ale no tak, to, tak jest też w filmówce, nie? Że on specjalnie mu tam, ale nie wiem jak. Zignorował informację, ponieważ był skupiony na misji wyzwolenia swojego pana.
Zapamiętał jednak jej wskazówki o miejscu kultu, które znajdowało się na górze Kongo za wodami opuszczonego lochu. Drogi do zamku broniły oddziały klanu Ashina, wraz z żołnierzami Taro, rosłymi, potężnymi mężczyznami. Przemieszczając się po terenach twierdzy, Sekiro spotkał Bursuka, czarnego kapelusza, który przed wyruszeniem w podróż do świątyni Senpo wspominał o shinobi Tengu. Po dotarciu na szczyt zamku, jednoręki wilk był świadkiem rozmowy Genichiro z Kuro. Wnuk Ishina starał się nakłonić młodego lorda, aby ten złożył mu przysięgę nieśmiertelności i udzielił mu mocy smoczego dziedzictwa. Zagwarantowałoby mu to zwycięstwo w zbliżającym się starciu przeciwko inwazji koordynowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Kuro odrzucił jego prośbę, co zmusiło Genichiro do podjęcia decyzji o zabiciu jego wiernego sługi, którego zająłby miejsce. Genichiro rozpoczął drugi pojedynek z uczniem Sowy i Pani Motyl. Atakując naprzemiennie kataną na krótkim i łukiem na dalekim dystansie, nie dawał wytchnienia Sekiro. Shinobi podczas swojej wędrówki zyskał na sile. Podczas walki zadał przeciwnikowi dwa silne, przeszywające ciosy, które sprawiły, że Genichiro był gotów wytrzymać i znieść każdy ból, żeby uratować Ashinę. Zrzucił z siebie zbroję, odkrywając swoje zepsute, skorumpowane ciało. Spadkobierca Ishina był szkolony nie tylko przez Święty Miecz, ale również przez legendarną Tomoe. Mistrzyni miecza, której walka wyglądała jak taniec, a jej oczy sprawiały, że czuło się, jakby było się wciągniętym w głębiny oceanu. To ona nauczyła Genichiro sztuki walki, spiralne przejście w chmurach, ale również drogi Tomoe, błyskawicy, niepochodzącej z Ashiny mocy, która z tego względu uważana była za heretycką. Wnuk Ishina wyskoczył w powietrze, zbierając energię błyskawicy, którą posłał w kierunku wilka. Tak, i to jest ten blok podczas podskoku, o którym mówiłem, nie? Że da się odbijać pioruny, ale trzeba to wykonać dobrze. Trzeba podskok, blok, chyba atak po jeszcze bloku? Nie pamiętam dokładnie, ale mi to nigdy nie wychodziło. Wykorzystując sztukę odwrócenia błyskawicy, Sekiro wchłonął żywioł do własnego ciała i wyprowadził potężny kontratak. Przebijając się przez defensywę wroga, wyprowadził śmiertelny cios. Ale nie do końca. Z ciała pokonanego uniosły się czerwone płomienie, a jeszcze przed chwilą martwy wojownik podniósł się. Jego oczy stały się czerwone, jak u obiektów badań Dojuna. Mogło to wskazywać na możliwość finansowania prac medyka przez Genichiro, który nie popadł w szaleństwo, jak jego wyniki eksperymentów. Korzystając z oślepiającego światła błyskawicy, skorumpowany wojownik uciekł ze szczytu zamku, unikając śmierci z ręki Shinobiego. Czyli on przeżył nie dlatego, że ma jakieś specjalne rzeczy, tylko te rejuvenating waters, tak? Przez tego alchemika zjebanego stworzone. Czyli on był sam w sobie eksperymentem tak naprawdę. A zawsze mnie zastanawiało, że skoro on chce od Kuro mieć tą moc nieśmiertelności, po co mu ona, skoro i tak już się wskrzesza, nie? Ale widzę, że to pewnie, no, im więcej by się razy wskrzeszał, tym bardziej by pierdolca pewnie dostawał, nie? Klan Ashina został pozbawiony wielkich wojowników, takich jak choćby Gyobu Masataka Oniwa, czy samego ucznia pani Tomoe. Sekiro nieumyślnie rozbroił prowincję, zwalczając oddziały obronne zamku Ashina. Ishin z powodu jego ciężkiej choroby, spotęgowanej przez jego zaawansowany wiek, był na skraju śmierci. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wykorzystało sprzyjającą im okazję do rozpoczęcia inwazji. Emma w trakcie rozmowy z samotnym wilkiem wyznała mu, że od początku była oddaną służebnicą Świętego Miecza. Za jej pomocą chciał uratować Lorda Kuro przed jego własnym wnukiem. Lord Genichiro wypił wody odnowienia, dzięki którym zyskał odporność na śmiertelne ciosy. Jednak miało to swoje skutki uboczne, które można było zaobserwować na ciele samuraja. Prace nad wodami, które przepływały przez korzenie boskiego smoka, prowadził mistrz Dogen.
Jak tam bliskiego śmierci jest kurewsko sprawny i żywy. Tu masz rację, bo ja ciągle się zastanawiam, pewnie mam nadzieję, że w tym filmie będzie to powiedziane. Znaczy, ewidentnie Ishin albo leci w chuja, albo między tym, jak go poznajemy pierwszy raz w tym jego tam domku na szczycie, gdzie on sobie tam chilluje bombę i pije sake, między tym momentem, a momentem, kiedy jest koniec gry i bijemy go, coś się może wydarzyło, że nagle dostał kurwa zastrzyku, pierdolną sobie cyk monsterka i nagle okazało się, że jednak jest silny, nie? Albo leciał w chuja cały czas. Nie wiem. Niestety wszystkie jego notatki zostały zniszczone w przeszłości przez Dojuna. Lord Kuro postanowił doprowadzić do zerwania nieśmiertelności, odłączenia się od linii smoczego dziedzictwa. Chciał odciąć się od kajdan stagnacji, spłodzonych przez smocze dziedzictwo. Pomimo, że proces miał doprowadzić finalnie do śmierci lorda, Sekiro poprzysiągł pomóc swojemu panu w jego celu. Nieśmiertelność przynosiła chwałę lub błogość. Jej siła korumpowała serca śmiertelników, którym nie było przeznaczone żyć wiecznie. Ci, którzy znajdowali się w pobliżu jej mocy, cierpieli na smoczą zgniliznę, która prowadziła do śmierci. Moc długowieczności niosła ze sobą również niewyobrażalne zagrożenie w postaci płomieni nienawiści Szury. Czyli rzeczywiście te płomienie nienawiści, demon nienawiści, to jest rzeczywiście z Szurą związane, czyli to ma sens już teraz. I Cash pisze, że taka ciekawostka, Sekiro Shadows Die Twice ma wiele nawiązań do mangi Blade of Immortal. O proszę. To jak ktoś lubi mangi, to sobie może poczytać i ogarnąć. Ja nie lubię, więc nie planuję. Kiedy potężny wojownik znajdzie się na skraju i pochłonie go żądza krwi, osiągnie wtedy nieśmiertelność i pozbawi życia wszystkich, którzy chodzą po ziemi. Świetna jest ta walka, uwielbiam ją. Do przeprowadzenia rytuału zerwania nieśmiertelności potrzebne były łzy smoka z Boskiego Królestwa, z sanktuarium znajdującego się za źródlanym pałacem. Dowodem prawdziwości rytuału były ostatnie słowa poprzedniego boskiego dziedzica, który otulony źródlanym aromatem powrócił do Boskiego Królestwa. Kuro z notatek Takeru dowiedział się, że trzymał ramię nad kadzielnicą, która znajdowała się w pomieszczeniu na szczycie zamku Ashiny i próbował przeciąć je mieczem. Rana jednak zagoiła się natychmiastowo i nie wypłynęła z niej ani jedna kropla krwi. Czyli rzeczywiście, Kuro, jesteś pewnie na tym momencie, tak? Co mówisz, że on nie może krwawić. To rzeczywiście ciekawe, w jaki sposób on dał wilkowi swoją krew w Hirata Estate, żeby go uratować przed śmiercią. Pani Tomoe pomagała mu zerwać nieśmiertelność. Zauważyła, że bez ostrza śmiertelności, jedynej broni mogącej go zranić, nie byli w stanie dokończyć źródlanego aromatu, potrzebnego do otwarcia ścieżki do Królestwa Bogów. Poprzedni boski dziedzic, podobnie jak Kuro, życzył sobie zakończenia tej wiecznej klątwy. Jego pragnieniem było, aby Tomoe po zakończonym rytuale przeprowadziła jego ścięcie. Badając kadzielnicę, jednoręki wilk wyczuł zapach kwiatu sakury. Według Emmy, lord Takeru na tyłach zamku zaszczepił w drzewie sakury gałąź, którą zabrał z Boskiego Królestwa jako pożegnalną relikwię. Zerwał ją z tego samego drzewa, w którym boski smok zapuścił swoje korzenie. Z biegiem czasu drzewo zwiędło, a jej ostatni aromatyczny kwiat został skradziony. Ale w ogóle, teraz dopiero do mnie doszło, że każda gra z tych Souls-like'ów, znaczy z tych Souls'ów, Bloodborne'a, Sekiro i tak dalej, From Soft'u ogólnie, zawsze się zaczyna w taki sposób, że bijemy albo ludzi, albo coś, co przypomina bardzo ludzi, jakieś zombiaki w Dark Souls, jakiś tam wieśniaków w Bloodborne'ie, jakichś rycerzy, samurajów w Sekiro i tak dalej, a im dalej idziemy w tą fabułę, im dalej ciśniemy w grę, tym bardziej pojebani się ci wszyscy przeciwnicy robią, nie? W każdej z tych gier, dosłownie w każdej. Może oprócz Armored Core, ale tego bym nie liczył, nie? Aromat nie był jednak kompletny bez białego kwiatu lotosu, kwitnącego w głębinach zatopionej doliny. Znajdował się w miejscu, gdzie źródlane wody zbiegały się w jeden głęboki zbiornik. Małpka. Smocza krew lorda Takeru płynęła w Sekiro, odkąd smocze dziedzictwo zostało złamane.
Co stało się w momencie, gdy ten otrzymał krew od młodego lorda we wspomnieniach z posiadłości Hirata? Z błogosławieństwem Kuro i kroplą Sakury, która wzmocniła moce rezurekcyjne Shinobi, wyruszył z zamku. Zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez boskiego dziedzica, udał się najpierw do Ishina Ashiny. Na miejscu z pozostawianego przez niego listu potwierdziło się, że był mistrzem Emmy, która starała się wyleczyć jego chorobę. W pomieszczeniu pozostawiony był również strój Tengu, co demaskowało tożsamość zamaskowanego ninja. Nie zobaczyłem nigdy tego przebrania na ścianie, przenigdy. To jest po prostu w tym pokoju, gdzie siedzi sobie Ishin, tak? Okej, dobrze wiedzieć. Może dopiero po odprawieniu rytuału przestał krwawić. A, może. Jakby przekazanie ciała innemu ciało i kosztem nieśmiertelności i jeden jest nietykalny, a drugi kosztem jego krwi jest w stanie powstać. Może. Pomimo wątłego wyglądu spowodowanego starością i chorobami, stary święty miecz bronił swojej ojczyzny. Próbował ostatkami sił stłumić zbliżającą się inwazję planowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Od najmłodszych lat poświęcił się szkoleniu sztuk wojennych, dlatego był zawiedziony postawą przybranego wnuka. Z dezaprobatą patrzył, jak wyniszczającą ścieżką podążał Genichiro, który był oczarowany mocami wód odnowienia. Chciał powstrzymać go przed tą drogą, a teraz wskazał Shinobiemu miejsce, w którym odnajdzie ostrze śmiertelności. Przed odejściem Ishin przestrzegł Sekiro przed mocą broni ukrytej w świątyni Senpo. Po rozmowie samotny wilk udał się w głąb opuszczonego lochu, w poszukiwaniu kamienia schronienia, o którym mówiono, że był kluczem potrzebnym do wstąpienia do Boskiego Królestwa. To ciemne, nieprzyjemne miejsce było domem wrażających owadów i przeklętych nieumarłych, dowodzonych przez Dojuna, ostatniego ucznia wielkiego chirurga Dosaku, którego praktykanci przeszli z czasem do bardziej wiarygodnego Dogena. Dojun został zatrudniony przez wasala klanu Ashina. Miał stworzyć armię wściekłych istot przy użyciu wód odnowienia i czerwonych oczu. Nie wiem czemu, ale mi się to skojarzyło z eksperymentami nazistów, którzy chcieli podobno podczas gdzieś tam II wojny światowej stworzyć tego swojego Übermenschen i tak dalej, bo oni też mieli najebane na tym punkcie, nie? I to brzmi podobnie, jakby chcieli nadczłowieka stworzyć, tak samo jak tutaj Dojun, nie? W tym celu dopuszczał się porwań wieśniaków, z których tworzył żołnierzy do zbliżającej się wojny przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Jego eksperymenty okazały się porażką, czego dowodem były liczne, rozkładające się ciała z opuszczonego lochu. Więźniowie przypominali wyglądem trupy, a nie jak sobie wymarzył chirurg wojowników pełnych nienawiści. Pomimo nieudanych prób, Lord Genichiro zauważył w nim potencjał i zaprosił go do współpracy. Czyli Genichiro jest takim panem H, nie? W tym świecie na to wychodzi. Okej. Okay. Dnie niemalże bezdennej otchłani, Sekiro musiał zmierzyć się z wojownikiem o 7 twarzach, Shichimenem, jednym z niesławnych praktyków nekromancji, z którego ciała wystawała stonoga. Obecność skorupiaka świadczyła o przeprowadzonych przez nich za życia eksperymentach nad wodami odnowienia w celu odtworzenia mocy boskiego dziedzictwa. Niestety w osadach wody, która uległa zepsuciu, pojawiły się robaki, które żywiły się z boskiego drzewa. Ciała mnichów stały się jedynie pustą skorupą, kontrolowaną przez mocny organizm. Ich niespokojne dusze nękały zbłąkanych wędrowców. Z pomocą boskiego konfetti, wilk uwolnił koszmarną zjawę odwiecznej niedoli. Okej, zaczyna się kolejny rozdział o boskim dziecku. Zostawimy go sobie na jutro, bo tu jest kolejne pół godziny filmu jeszcze. Wydaje mi się, że na ten moment mamy już dużo informacji. Ja i tak pewnie 90% z nich nie zapamiętam. Pewnie wy tak samo, tak strzelam. Ale ciekawe to jest. Dowiedziałem się paru rzeczy. I najgorsze jest to w takich filmach i takich tłumaczeniach. To powiedzenie, nie? Że wiem, że nic nie wiem i im więcej wiem, tym bardziej sobie zdaję sprawę, że wiem jeszcze mniej niż myślałem. W sensie, dowiaduję się o jednej rzeczy
na którą mam kolejne trzy pytania. I na te trzy pytania sobie kolejne trzy odpowiedzi. I każda odpowiedź rodzi kolejne trzy pytania na przykład, nie?